Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj na tej uroczystej inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mogę przeczytać list skierowany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Magnificencjo księże rektorze, eminencjo księże kardynale, ekscelencjo księże arcybiskupie kanclerzu, ekscelencji księża biskupi, dostojny senacie, czcigodni kapłani i profesorowie, młodzieży akademicka, szanowni państwo. Służba Bogu i Ojczyźnie jest treścią działalności państwa uczelni już od niemal 100 lat. Wspólnota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otwiera dziś kolejny etap naukowych badań, poszukiwania prawdy, poszerzania i przekazywania wiedzy, a zarazem głoszenia światu dobrej nowiny. Jako jeden z najstarszych polskich uniwersytetów, Katolicki Uniwersytet Lubelski zdobył sobie jednocześnie prestiż jednego z czołowych ośrodków myśli katolickiej. Postępują państwo w myśl przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, który wiarę i rozum postrzegał jako prowadzące do pełni człowieczeństwa, jako dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiele wskazuje na to, że zaczyn głębokiej i inspirującej encykliki Fides et Ratio zrodził się właśnie tutaj, w duchowej i intelektualnej atmosferze KUL. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej inauguracji oraz całą społeczność uniwersytecką, życząc państwu, aby na drogach wiary i rozumu odnajdywali państwo spełnienie życiowych aspiracji. Wspólnota akademicka ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Państwa praca naukowa i dydaktyczna zapewnia ciągłość rozwoju wiedzy i jej przekazywanie następnym pokoleniom. Na uczelniach wyższych dorobek i doświadczenie mistrzów spotykają się z energią i talentem ludzi młodych. W tym twórczym dialogu powstają rozwiązania zagadnień badawczych i stawiane są diagnozy wyzwań społecznych. Owoce tych wysiłków stają się zaś wspólnym dobrem, inspiracją i siłą napędową zmiany. Liczę na to, że będą państwo coraz częściej uczestniczyć w debacie publicznej. Nauka bowiem jest wizytówką Rzeczypospolitej, a osiągnięcia uczonych to istotny wkład w rozwój cywilizacji. Dlatego nauka powinna być przedmiotem szczególnej troski władz. Znam trudności, które muszą pokonywać polskie uczelnie. Uważam, że wciąż brakuje należytego finansowania badań. Państwa osiągnięcia mogą też być lepiej spożytkowane. Prace naukowe nie powinny trafiać na półkę, lecz powinny przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobra społeczeństwa. Jestem przekonany, że nauka może dostarczać więcej niż dotąd nowych rozwiązań i częściej służyć pomocą rządzącym w podejmowaniu ważnych decyzji. Konieczne wydają się zmiany regulacji prawnych, otwierające drogę do pełniejszego wykorzystania potencjału ludzi nauki i wyników badań. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będę wspierał zmierzające do tego działania. Szanowni państwo, uczelnie katolickie łączą wysokiej próby pracę akademicką z misją duszpasterską, formując młodzież w wierze i w wartościach chrześcijańskich. Dlatego są państwo w szczególny sposób odpowiedzialni za przekazywanie tego wielkiego dziedzictwa duchowego, dzięki któremu przed 1050 laty państwo polskie pojawiło się na arenie dziejów Europy. Zbliżający się jubileusz Chrztu Polski przypomina o roli, jaką Kościół odegrał w historii naszego narodu. Wiele razy wskazywał na nią Ojciec Święty Jan Paweł II, który sam był wybitnym przedstawicielem KUL-u. Papież Polak podkreślał, że uniwersytet powinien być miejscem kształtowania ducha patriotyzmu, takiej miłości ojczyzny, która staje na straży jej dobra, ale nie zamyka bram, lecz buduje mosty, aby dzieląc się z innymi to dobro pomnażać. Ufam, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II będzie nadal z oddaniem pełnić tą zaszczytną funkcję. Drodzy studenci, lata studiów decydują o waszej przyszłości. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Pamiętajcie, by szukać w nauce tego, co was naprawdę inspiruje i zachęca do podejmowania wysiłków. W ten sposób
osiągniecie znacznie więcej, bo autentyczne zamiłowanie do wybranej dziedziny owocuje lepszym przygotowaniem zawodowym, a przez to otwiera szerszą perspektywę sukcesu. Życie akademickie to też dobra szkoła aktywności obywatelskiej. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Samorząd uczelniany, koła naukowe, organizacje studenckie dają ku temu doskonałą okazję. Tędy prowadzi droga do wzrostu kapitału społecznego, zaufania i otwartości. Dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentują w przyszłości i dla Was, i dla Polski. Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim życzę wszystkim wykładowcom, studentom i pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powodzenia w ambitnych zamierzeniach oraz poczucia dumy i satysfakcji z nowych osiągnięć, wzbogacających tak świetną tradycję. Serdeczne pozdrowienia i gratulacje i słowa zachęty kieruję do studentów, którzy przekroczyli bramę KUL-u po raz pierwszy i przeżywają dziś uroczystość immatrykulacji. Całej społeczności uniwersyteckiej życzę, aby niezmiennie znajdowali tutaj Państwo umocnienie wiary i pomnożenie wiedzy. Udanego nowego roku akademickiego, szczęść Boże! Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowni Państwo, list od pana prezydenta skieruję na ręce księdza rektora.